Dzień dobry wieczór, moi drodzy. Witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Kłąk, jak już wiecie, a ze mną, jak co niedzielę w ostatnim czasie, pan Kasztan i pan Pestarz. Dzień dobry panom. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Tradycyjnie Train 4 na naszych ekranach, więc kontynuujemy sobie przygodę. Dzisiaj 22 poziom DLC Sen Rudolfa na nas czeka. Ja tylko przypomnę i powiem, że jeżeli filmiki wam się podobają, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i dołączajcie do Discorda, bo warto. Na Discordzie znajdziecie kalendarium streamów, newsy, zapowiedzi, rozmowy z innymi użytkownikami, także myślę, że jak najbardziej warto dołączyć i być na bieżąco. A tymczasem przyjemnego wieczoru wspólnie tutaj spędzonego. Gramy. Proszę bardzo, jak ładnie. Dobrze, jedziemy w takim razie. Początek poziomu. Włączony alert. Bierze różpunki. Zawiera dwie laleczki. Amazon Prime. It was said Rudolphus was extremely fond of death magic and it was very likely that something in his dream would reflect that. So what sort of place was Celius sending our heroes to this time? No to lecimy. More catnip. But you shouldn't have. Only the best for my handsome boy. Przystojniaczka. Who would dream about such a dreary place? Welcome, heroes. Welcome to my dream. Remember to wipe your feet, and don't mind the undead. You know this isn't real. But of course I do. And what a splendid reverie it is indeed. See? Rudolphus is happy with me. No prawie, Pestarzu. Try and do gooders! Nie popsuj. Dobra, lecimy. Coś chciałem powiedzieć tutaj. Na dół może? A to już ten, no coś na dole pewnie ukryte. Zebrane już? Zebrane, dobra. Tak, 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 zebrane. No to tu teraz chyba coś by trzeba było poczynić. I chyba wiem co. Tylko by trzeba było. Czekajcie. Aha, już otwarliście. No dobrze. Skoro tak. Uga chyba zdjąć? Mi się wydaje. W jakim celu? Tam nic nie ma? Czy tam, tam było coś? Tam u góry nic nie ma. No teraz to... To nic nie ma do góry. Aha! Przyblokowaliśmy pana Pestarza. Po co ten kamień tu jest właściwie? Ale jego się nie da w ogóle wyciągnąć. No, dziwne to jest jakieś takie... Dasz radę wyjść, Pestarz? No nie właśnie. To czekaj, jeszcze zrobię inną rzecz. A nie, no. A teraz, dobra. No, zbudziło się. Diego NPC, dzień dobry wieczór, witam, witam, to ja, Kraken. A, czyli zmieniony nick, okej. No znowu nie spamiętam. O, prawie. Co ci tak ciężko idzie? A, bo zapomniałem, że zmęczony. Zmęczony. Już nic nie ma, dobra. Co tam u ciebie, Kraken, jak się masz? Have you tried escaping this dream? Why would I? This beats Professor Potter's classes. Klimatycznie. Ładniej niż w Gloomie. Tam jest u góry? Nie wiem, ale tu coś... Okej. Okay. Chyba nic. Użyj pomocy i strzały, aby podpalić obie pochodnie jednocześnie. No, musisz w jednym strzale. To nie okay. Wiem, czy tarczy by nie trzeba było. Nie, no tu sobie staniesz tylko, tu gdzie ja, o.
Aha, no dobra, tak, faktycznie. Na skrzynce nie może stać. Okay. A, dobra. Nie trzeba. Kupiłeś sobie Elder Scrolls Online, jak pobrałeś, to wyłączyli serwery, ale Lipton. Jak wyłączyli serwery? No. Znaczy pewnie maintenance no, jakiś był. Nie, no. No, czy jakoś tak. Gdzie? To jest popularne MMO bardzo przecież. Nie, to... Aha, tutaj trzeba by teraz było zrobić potrójnie. Teraz tarcza się przyda. Tylko gdzie ta tarcza? Tutaj, w tym miejscu. A ja bym potrzebował tutaj skrzyneczkę. Okej. Okay. Tu, gdzie stoję. No, dobrze. Da się zrobić. Okej. Okay. Gdzie, tutaj? Nie, nie, nie. Tu, tak? No. Jak chcesz to zrobić? Sprytnie, co nie? O kurde, a czemu to... Ale nie! Tak, bo jest zły kąt tarczy. Musisz, o, w tamtym kierunku, no. Ona dobrze jest usytuowana. No nie, zobaczymy. Aha! Tego nie przewidziałem! Czekaj, zrobię ci kład dla widzów. Tak, to musi być w ten sposób. Okej. Okay. Pięknie. O nie, zaś te gałgany. Co to jest? Jakiś gałgan, ewidentnie. Czemu ja nie mogę na to wejść? Trzymam go. Coś zbugowało się to, nie? O. A nie, dobra, da się wyjść tutaj, okej. Okay. No jest. A jednak nie. Za późno się ten. Coś to się zbudziło. Taki ten sufit. Górę, taki górę, podejrzany górę. Sufit jest, nie? Prawa prosta. Robimy zwykły sznurek. Tak. Pomiędzy tymi dwoma. I weź to. No. Już nawet nie trzeba mówić. No, proszę cię. Taktyczne strzelanie. Dzięki Szary. Musiałem przyjść okay. I dać znać, że dalej jestem widzem wiernym, ale rzadko się pojawiam. Nie, spoko Diego, rozumiem. Rozumiem. Ale to mam nadzieję, że już w najbliższej przyszłości nie będziesz zmieniał. Siema, Alan. Cześć, Alanie, dzień dobry. Nie. Czekajcie, spróbuję tutaj zrobić... Mogę zrobić trzecią skrzynkę i zrobimy taki powietrzny most jakby. Okej, okay, to daj. Oj, ale teraz... A, w sumie ta jest niepotrzebna to. No, git. O, i superancko. Udało się ładnie. Spokojnie, nie będę. Dobrze, no to cię zapamiętam. Bo najgorzej, jak ktoś co streama przychodzi z innym nickiem, nie? To wtedy nie ma opcji, żebym wiedział, kto jest kto. Ale fajnie, że jesteś, Diego. Co tam a u ciebie, Alanie? Ja byłem po 20, ale musiałem z psami wyjść, więc się nie odzywałem. Jasne, rozumiem. Ale mam dla ciebie, Alanie, dobrą wiadomość. W sensie interesującą, o tak, może. Możesz tam na dole zamrozić? Mogę właśnie, bo tak ten... Weź te skrzynie, toż tam. Nie wiem, co mam z nimi zrobić w sumie. Ale ja mam zamrozić to jak stoi, czy... Jak jest podniesiona, no. Aha, okej, okay, no to czekaj. Dobrze. Nie, jak wy naciśniecie tą dolną, to ona się otworzy, ta górna. To no właśnie. Mi się tak wydaje. No. I musicie szybko wskoczyć. Prawda? Aha, bo to... Dobra, czyli to nie może być zamrożone. Wykluło się? Nie, ale zrobiliśmy Wordle Dordle. Na fulla. Ja tam nie wskoczę chyba. Co to jest Wordle? Aha, dobra. Ja bym potrzebował tam skrzynkę, tam gdzie stoisz. Kasztanie? Tak?
skrzyneczkę postaw tam, gdzie stoisz, ale... Nie potrzebujesz. Ale, ale mogę, no. No ona się zsunie. O, dobra. Zsunie, ale... tam do góry zabrane jest jakby co już. Okej, okay, dobrze. Przymrożę ten jeden, jak się otworzy. Nie musisz. Nie muszę? Czemu? Tam tarczę ustawiłem. Aha. O, no tu chciałem. No. Ja mogę zamrozić ten... Stąpnij, pestarz. O, nice. Odbiło się to. A tutaj też coś jest u góry, patrzcie. Czekajcie, tu by coś trzeba było chyba tak zrobić. Musisz tam strzelić tam po prostu. Musisz zawisnąć tam, po prawej i strzelać. Ale tu nie jestem w stanie strzelić z tego. Jesteś. Nie? Nie, nie mogę w ogóle. Muszę chyba tak... Poczekaj, skrzynki. Właśnie, o. Jakoś tak chyba... Magnetyczną! A, okej. Okay. Patrz, jaki zuch. Ładnie poszło. Nie cofnąłem! To ta gra tak się dziwnie zachowała. Kiedy tam dziecko, ważne, że World of Elder zrobione. Nie no, dziecko się jeszcze nie wykluło. A ty grałeś kiedyś w Elder Scrolls Online? Próbowałem, ogólnie podoba mi się gra, podoba mi się klimat, natomiast niestety na MMO trzeba poświęcać bardzo dużo czasu. Coś tu jest nie tak. Kolejność. Po prawej. Kolejność chyba. Czy są? Kolejność jest ten. Musi... muszę najpierw strzelić w tą, a potem w tą. Nie, wiesz co? Pod, jakby mnie podnieść tam i odbić to jakoś. I teraz tak, odwrócona inżynieria, czyli tutaj bym zrobił tarczę, tu zrób tak, tarczę, jedną. Tak, a ja trzy skrzynki postawię i będzie gitara. Aha, bo jeszcze tam jest trzecia. Dobra, okej. Okay. Odwrócisz się? O, albo o, no. Dobra. Nice. O. Elegancko. Pięknie. MMORPG jest dużo grindowania, ale fajnie jest ulepszyć swoją postać. Nie, no tak, jasne, jak najbardziej. I jak najbardziej tak. O nie, ten gałga. Poczekaj, niech rzuci tą... O. Kurde, się szybko. Szybko ją z powrotem bierze, nie? O, ładnie. Gin, śmieciu. Gin, śmieciu. Ale życzę ci dobrej zabawy, Diego, bo na pewno będziesz się bawił dobrze. I wydaje mi się, że ESO też jest o tyle ciekawiej skonstruowane, bo mnie na przykład WoW, pomimo że bardzo lubię, szczególnie tego klasika, to odrzuca na tyle... jeszcze chyba jedną. To odrzuca mnie na tyle, że... A czemu to się tak dzieje? No dwóch nie zamierzysz naraz. A myślałem, że wykorzystam jakiś exploit. A, jednak nie. Dobra. Kładkę połóż, kasztan. Ja tam tarczę postawię. Aj, nie dałem rady. O, co to było? Co mam zrobić, bo nie do końca rozumiem. Połóż. Kładkę połóż na dół? Na podłodze. Po prostu, no. Tutaj, no. No i co? Ej, czekaj. Już idę. No, okej. Okay. Tylko teraz... Aha, dobra. Poczekajcie. Zrobię wam mostek. Uii!
Tak, tam często robią przerwy techniczne. Żeby utrzymać. A tutaj po lewej stronie jeszcze zapraszam Państwa. Tu potrzeba paru mocnych sił magicznych i. I almost wish I'd cast it myself. Your classmate Cornelius be. Tutaj. Tu trzeba zrobić tak taktycznie znowu. I didn't think the little mouse had it in him. Właśnie. Nie da się tego. Okej. Zrób normalną linkę zrób. I pastor weź to wyważ. A, w ten sposób. Można i tak. No, a wracając do tematu właśnie MMORPG, to bardziej mówiłem pod takim kątem, że na przykład w WoWie bardzo mi się to nie podoba, że jakby dużo krain już jest porzuconych i jest zapomnianych tak naprawdę i jakby w ESO jest cały czas tak, że możesz po tych krainach latać i robić te questy i nie masz takiego poczucia, że one są pominięte, zapomniane. W WoWie niestety się tak dzieje. Tak. Nie ma nic na tej podłodze? Właśnie, nie wiem. Nie ma. Nie ma. Także chyba idziemy do góry. Mi się w WoW nie podoba to, że się płaci miesięcznie za granie. Czy wiesz co, no to jakby ma swoje plusy i minusy. Ja tam akurat nie miałem z tego tytułu problemu. Ale mi się gram w gierkę teraz. Ale ogólnie to ten, to tak właśnie. Na MMO trzeba po prostu bardzo dużo czasu poświęcić, a na chwilę obecną nie chcę się angażować, bo to z moim czasem na granie to jest tak. Z moim czasem nagranie to jest tak, że tutaj jeszcze coś jest po prawej, moi drodzy. Coś tu chyba rozbić trzeba by, nie wiem. Coś tu tak, jeszcze. Tak. Aha, bo to jest od dołu. Dobra, czyli to ja bym też tam musiał podejść. Nie. Może nie wiesz, tak. Co zrób, może byś musiał stać u góry i trzymać. Aha, jakąś skrzynkę. Trzymać kulę. Na linię, okay. A ja bym skoczył i ją bujnął. Dobra, to kule potrzeba. O, nie wiem jak chcesz to zrobić, pestasz? O, tak. Nice. Tylko, że to jest akcja, którą trzeba poświęcić życie, nie? Ale ładnie. Aha, no to teraz z powrotem do góry, no. Nie, bo tam się nie przejdzie. U góry się nie przejdzie? Tak mi się wydaje, że nie. Nie, to górą trzeba iść. Górą. No, też mi się tak wydaje. Dobra, tylko trzeba jakąś kładkę zrobić albo most. A ja coś też poproszę. Opa! Dobra, widzę co. Musisz zrobić kładkę. Nie idź, nie cofnij się kłąk. Kładkę dołem. Sprytne. Idę sprawdzić co jest niżej, bo na pewno coś jest. To coś jest, się świeci po prawej. Tak, czekajcie, bo to muszę chyba tam wskoczyć jakoś, tak? Jesteś w stanie mi zrobić kładkę? W jakim celu? Pod spodem. No, tam właśnie, tak. Czekaj. Dobrze. A jeszcze? Bo jak jej dotykasz, to... No wiem. Na prawo? A. Jest tam, kurde, coś, ale
Dash, dzień dobry. Zastałem kasztana. Zastałem. Tak, zamrożę. O kurde, miałem ci Dashu wysłać. Ale to chyba... O, teraz jest. Pero mi przypomniał. No nie, no, można się tam... A nie możesz zamrozić kładki? Ja myślę, że tutaj można by było zrobić coś tak... Tak, no. Coś nie pykło. I jeszcze jedną, nie? Da się? Dostroić? Tak, się da. A wojnie? Nie da się. O, o. Dobrze, powodzenia w gierce, ja spadam. Trzymaj się, Digo, do zobaczenia. Następnym razem, miej się dobrze. What the... Ej. Chyba, teraz będzie git chyba, no. A możesz pod kątem ją tam wstawić? No właśnie. To zrobimy inaczej. Że, pod kątem by było lepiej. Zejdziesz? No bo tak też można, no. No nie chcę się u dołu chwytać, nie? Dopiero tutaj. No ale to... Właśnie tak jakbyś przychyliłeś. No jest, okej. Okay. I tutaj skrzyneczkę jakąś. O. No, no. Wow. I tu jest jeszcze dalej skarb jakiś, no. Teraz trzeba ładnie... Czekaj... Czy to się odbija? Odbija się. Czyli to by musiało... Tu by musiała być gdzieś postawiona... Ha. Czekaj, tu tarczę, to on będzie mógł kładkę zrobić. Tak. A, czekaj. No chodź, chodź. Ja myślę, pąk. Że tutaj gdzie ja stoję, jak tylko pytanie, strzelisz? Czy się mnie odbije od tarczy wtedy. Nie. Nie, no bo to musi... Tu jest na dole, tutaj. Zejdź tutaj. I tu. Teraz spróbuj. Ale ja mam w co strzelić, ja mam. Nie, nie, poczekaj. I tak mam strzelić? Na prosto? No strzel, a spróbuj strzelić teraz. Okej. A w to teraz jak strzelisz? O właśnie. A, no nie. Mi się wydaje, że... Próbuję ją przełożyć tak jak była wcześniej, bo jest pod innym kątem tarcza. Tarczę musisz postawić tutaj, gdzie stoję, pesterz. Skierowaną w prawą stronę. Tak? Nie, tu gdzie stoję. Tutaj gdzie stoję. Okej? Okay? No, w prawą stronę. Ale nie pod kątem, prosto. I po prostu kłąk ty wskakujesz na skrzynki dwie. O, albo nawet jedną. No. Ale nie, bo czekaj, bo teraz jest... No, daj jeszcze kładkę. O, shit. Bo tu jeszcze pod spodem jest jedna pochodnia. Tak, ale to więc... trzeba wykorzystać te dwa po prawej niebieskie, czyli musisz, zacznijmy od tego, że strzel w to po prawej stronie. Aha. W taki sposób, nie. W to, do góry. W to? No tak, i zobaczymy gdzie poleci. Oho, dobra. No, okej, okay, wszystko jasne. Tak, tylko tamto muszę pewnie innym kątem, no. Dasz mi kładkę, to przestawię tamto. Na linię, z liny strzel. I tarczę pod innym kątem. Wow. No i będzie okej. Okay. Kurde. Wydaje mi się, że teraz będzie git. Bang, ładnie. Śliczniutko. Okej. Kolejny klucz. Znaleziony, elegancko. Tutaj chyba skrzyneczkę by gdzieś trzeba było dać u góry.
króla! Wojtusiałkę! Dzień dobry wieczór, witam serdecznie. Ojej, 39 widzów, kurczę, ale mnie zaszczyt kopnął, dziękuję bardzo. Już tutaj robimy shoutouta odpowiedniego. Działa? Działa. Co było grane? Dead by Daylight. O, proszę bardzo. Witamy rajdowników, oczywiście. Dzień dobry. Ja jestem Kłąk, gdyby ktoś nie wiedział. I gram tutaj z panem Kasztanem i z panem Pestarzem w Train 4. Także dzień dobry, miło mi powitać jeszcze raz. I dziękuję, naprawdę bardzo dziękuję za tego soczystego rajda. Jak się macie, moi drodzy? Co tam dobrego u was? Możemy kontynuować, panowie, tak w międzyczasie sobie pogadamy. Spróbuj roztopić to. Aha, okej, okay, dobrze. Oczywiście. Wydaje mi się, że... O, tak będzie. Dwa i tamki zostały. Siema, siema, zostawiam raida i spadam, bo łeb zaraz pęknie. A od czego to pęknie łeb? W sensie od grania, czy... Granie killerem, czy serwem? Pytanie z czatu. Migrena. A, okej, okay, rozumiem. To bez dwóch zdań. Rozumiem, rozumiem, jak najbardziej. Ajajajajajaj. Ja bym mógł zrobić tutaj jakąś skrzynkę na przykład na lince potrzymać. Dobrze, przed chwilą wróciłem z boiska, a u ciebie? On niedobrze, żulmietku. To tam... No nie wiem, nie wiem, Pestarz, co byś chciał. Jakaś winda? Można i tak. Poczekaj, poczekaj. Ja nie jestem kotem, żebyś mi tym tak machał przed nosem. O, shit. Dwie kładki, czyżby, panie Kasztanie? Dobra, idę. Powodzę. O, idę, albo nie dobrze. Idę. Okej. Okay. I to... Nie. Tą dolną i górną. Po prawej i po lewej. Ale to ja tylko jedną w stanie jestem zamrozić. Aha, okej, okay, dobra. To lepiej? Aha, to czekaj. To w sumie dobrze zrobiłeś. Dobrze zrobiłeś. No. Git. Panie Pestarzu, zapraszam. Serw głównie, ale kiderzy też. Dobra, miłej gry. Trzymaj się, Wojtusiakę. I jeszcze raz dziękuję bardzo za rajda. Miej się dobrze. I do zobaczenia następnym razem. Trzymaj się cieplutko. Czy już był poród? Jeszcze nie... Czekamy. To czekaj, może ci zamrożę tutaj jednak ten jeszcze. Poczekaj. Ajajajaj. I szybko zamrożę potem tamten jeszcze. O, o, udało się. Aj, prawie. Właśnie. Czekaj. A to dziewczynka Kung, tak? Chłopiec. Chłopiec? Aha, okej. Okay. Dobra, przepraszam. Czekaj chwilę. Udało się? Dobra, dziękuję. Proszę bardzo. Chłopak, chłopak. Miłosz. To będzie bardzo miło. Ja jeszcze... My jeszcze nie wiemy. Ale lada moment. W sensie jeszcze nie wiecie, co będzie? No. Ale w sensie, że nie chcecie wiedzieć, a i czekacie na poród? Nie, czy? Aha, czyli jeszcze za wcześnie. No za wcześnie. No to trzymam kciuki też i gratuluję, bo w sumie nie wiedziałem nawet, że tam się spodziewacie też dziecka. Drugie, no to ładnie. Będzie jazda. Szanuję bardzo. The music box Cornelius kept hacking. Pardon? The music box, it was cursed, and now so out. Czemu ja nie mogę iść? Dobra. I learned a new spell. Co my tu mamy teraz? Jakby to... Jak to wygląda? Rodolphus, the music box. Aha, na takiej zasadzie. Zamrozisz to? Tak, zamrożę. No dobra, ale... No niżej. I tutaj tarczę trzeba postawić. A czemu ty to trzymasz? Przesuń się, Kasztan, i postaw tam skrzynkę jakąś. Tam gdzie? Mógł wejść trochę wyżej i tańczy. Nie, na prawo. Tam gdzie stało. No, okej. Okay. No. Teraz tak. Dotyknujesz.
odbijemy to. Ajajaj. Może przytrzymam ciałem. Czy tak pójdzie? Żeby mnie tak 100% skuteczności. Aha, ajajaj. Nie. To trzeba, to weź, tą skrzynkę obniżcie mi znowu to tutaj. Skrzyneczką zamrozimy. Dobra, i zabrać ją. Kurde, wydaje mi się... Nie zrobicie tego tak. Siedź tam, pestosz, czekaj. Nie ten kąt. Nie, tu musisz jednak, tu musisz stanąć i tak postawić po prostu. Normalnie. Mhm. Tylko pod kątem, no. Czekaj. Skacze. Tak? Tak, zrób, no. Nie wiem, czy teraz ta druga nie będzie przeszkadzać. On już nie. Okej, okay, dobra. Pięknie i... wyglądasz. Piękne okularki masz. Dobrze, dobrze. O, elegancko. Idealnie. Piękniusio. Nadal nie wiem, jak wy żeście to zrobili. Bo nie patrzyłeś. Cornelius' music box is the root of all this. Jak już dwójka, to nie, to niezły konar, no. Non stop płonie. Coś tam się rodzi w tle. Wow, ale dostałem z kuli. Mhm. Dobrze jest? Have you ever wondered about what cats? Kostkę na sznurku? Well, this is one possible answer. Yes. Co byście tam zrobili? Poszło. Udało się? U mnie działa, u mnie działa. Muszę chyba zamrozić, bo to jest połączone tutaj z tym. Stań tam, żeby się to podniosło. Okej, okay. A nie. Ja ci to muszę zamrozić jednak, poczekaj. Poczekaj. Czekaj. Ach, kurde. Poczekaj, Kasztanie, bo ja ci zamrożę te drzewko, wiesz? O. O, i teraz. O! Co to jest za wynalazek? Nie, wiesz co, skrzynkę daj, wiesz? Skrzynkę mi tu postaw, nie, ja ci złapię. Radę. Ja dam radę. Chyba. No, postaw skrzynkę. Dobra, dobra. Zrobię ci po prostu ten... animacja tła. No, no. O, i teraz sobie ładnie... Tylko se trafić musisz, nie? Dobrze było. No jest ustabilizowane, spoko. Z tym ruszasz, nie? Czy nie? Nie, ja nic nie robię. Aha, dobra. Okej. Okay. Dobra. Nie. Ten, nie przyczepię. Nie robię nic. Bęk.
tam do góry? Ja już tam... Okay. Wiesz, tutaj chociaż w sumie... Nie, tutaj trzeba, tak. Tu mają wszystko, ale to może chyba zrobię... A co się z tym konarem dzieje? Dobra, udało mi się. Konar? Nie wiem, nie płonie. To już załatwione jest. Na dole jeszcze. Wybrane. Ale tu po prawej, nie? Na dole jest zgon. I tu już nic nie zrobię, bo mgli czuję. Tu trzeba... Nie, tu trzeba wskoczyć na ten, żeby on się obniżył. Ja mam wrażenie, że coś tu się popsuło. Nic się nie popsuło. A nie, jest git. Tutaj dajcie, tu trzeba do góry wskoczyć na ten konar nade mną. Ale nie, bo teraz jest okej, okay, teraz jest odsunięte. Nie jest odsunięte. No jest. Jest. No popatrz sobie, jak to u mnie wygląda. Po prawej stronie. Aha. Aha, u ciebie jest inaczej. No to wy macie zgliczowane. Daj mi tu skrzyneczkę, postaw mi tu, pode mną. Ja sobie tam skoczę. Halo ziemia. Dobra. Jeszcze jedną, poproszę. Okej. No, jestem tam, ale... A, faktycznie się zbudziło. A spróbuj depnąć tutaj, pestarzu, tutaj tak, tu w tym miejscu, tąpnąć. Ja nie mogę na to wskoczyć, bo... Ale tu gdzie jestem, tąpnij. Ja myślę, że restart sesji byłby spoko, od checkpointa i tyle. A ty jeszcze jesteś kasztanie od dołu to podnieść na przykład? Ja mogę to przycisnąć może. Ale od dołu podnieść. Nie, to się zbugowało. No. Czynika normalnie, nie? U ciebie. Zbugowało. O, jest, dobrze. Podniosłeś. A, okej. Okay. O to chodzi w ogóle. No, dawaj. Czekaj, ja... Ułatwię ci trochę sprawę. No. No i teraz. Pięknie. I poszło. I otwiera się po prawej. Dobrze, mamy to. Jeśli mam Uno na telefonie, to czy jak następnym razem będziesz grał, to będę mógł dołączyć? To pytanie. Ale to chyba cross-platformy nie ma. Wydaje mi się chyba, że to nie posiada cross-platformy. Cross-platformowego grania, ale możemy to sprawdzić, jak będziesz następnym razem. Ja nawet z PS-ki nie mogę tam wejść na kogoś, kto jest na kompie. No akurat z PS-ki to wiadomo, że tam Sony ma swoje te, ale pytanie jak z telefonu. Ale to jest gra Ubisoftu, więc nie powinni mieć akurat z Ubisoftem problemów. No, także musimy to sprawdzić, Julmietku, bo generalnie do końca nie wiem, wiesz? Okay. Panie, co pan z tą dynią robi? No ja tu chciałem wejść, ale... Tutaj musisz korek wbić. Wbij korek. Prostasz. Gohan, dzień dobry, wieczór. Aha, tutaj jest przejście. O, myślę, że tutaj trzeba coś podnieść i zamrozić. O. Ale się jeszcze trzeba trafić. Co tam u ciebie, kochanie, jak się masz? Macie to? Okej, elegancko. Bęk. Aj, kurde. Jeszcze raz. Y
No nie jestem pewien. What the? Okej. O co chodzi z tymi kamelotami? Kto to wymyślił? No to trzeba tak właśnie jakoś zrobić. Kamelotami. Miałem iść na rowerek, ale pogoda średnia cały dzień. A to nie, to u nas było tak w miarę spoko, tylko trochę duszno. Tutaj jest na pewno u góry. A może, może to tak zdobędę. O, rozbujam się. O, udało. Pęk! O. Aha, dobra. O, coś mi się komentarze zacięły. Ale już się odblokowało chyba. Wstałeś o 14, a to co robisz, że wstałeś o 14 dopiero? Zabalowałeś w sobotę? Grandził. Grandził. Tu trzeba coś... O. Ale to mi nic nie daje. Stąpnij. Pestasz. Weno pokaż. No. Aha, jeszcze raz. O, właśnie. Co tam za żabolec? Tutaj coś jest, nie? Tutaj jest też trzeba tąpnąć. Dalej, tutaj też trzeba tąpnąć. Tak, tak. No. Idę. Spać nie mogłeś, okej. Okay. No, zdarzają się takie sytuacje. Wow, pięknie. I tąpnij pan jeszcze raz. A czekaj. A może coś zamrozić? Nie teraz. Tu trzeba to chyba... Jakbyś kładkę tam spróbował wsunąć, żeby zablokowała jedno i drugie. Górę. Przesmyk no, górą weź był. Weź tąpnij. A, okej, okay, dobra. No, dobrze było. Sowa, przeczytaj. Ten list został zaklęty. Gdy go przeczytasz, musisz go przesłać dalej, bo inaczej oblejesz egzamin z zielarstwa. Jaki łańcuszek. A czy ja mogę tutaj wyjść? Nie. This letter Carabel wrote like 2000 copies of that. O, dobra. Co tu się wydarzyło? Mamy to. Tąpnąć. O, właśnie. Ale to powiem ci, Gohan, że też są czasem takie sytuacje, gdzie... Mogę nabrać. Łe. Nie mogę. To nie Alex. Myślę, że najpierw trzeba chyba podpalić. Bęą. Tylko... Aha, ja wiem, nie! Jak dobrze! W Skyrimie. Nie, weź tą czarkę, ustaw ją nad tym ogniem u góry. Jeszcze wyżej. Do góry, żeby odbiło się. Tak, troszkę niżej. Amazing. A nie? Nie odbija się. A, to jednak nie odbija. O.
W Skyrimie było coś takiego, że można było wazon kolesiowi założyć, miskę na głowę, w sklepikarzowi i można było kraść i on nie widział. Tak, tak, tak. Było coś takiego. Ej. Dobra, no. To jednak chyba... Tarcza. Pies też musi tarczy, no. Chyba tak po prostu, prostopadle, nie? Bo ona wtedy pod kątem się odbije. Nie, no tak, postaw na razie, no. Dobra. Dobra, sprawdzimy. A nie, jednak pod kątem musi być. Ale to dziwne, bo to spraw fizyki to tak głupio działa. Tak, tak, tak. Już ostatnio to mówiłem, że to działa na takiej zasadzie, że po prostu... Tak jak jest skierowane, tak osobno, odbije. No, obojętnie pod jakim kątem nie trafisz, to ta strzała zawsze leci po prostu... Tak jak jest tarcza skierowana, nie? Do tej tarczy, nie? Skierowana tarcza, dokładnie. Trzeba poprawić po prostu. Oni nie byli mistrzami bilardo. Teraz będzie Gites. Ale to mnie musisz usunąć. Wiem. O. Myślę, że teraz będzie tarka. Ale wyżygało. No. Dziękuję. Proszę bardzo. Darmowa podwózka. Oczekiwanie na pozostałych graczy. Gdzie ten garnek poleciał? Tu. A! Widziałeś jakiś bonifacy? Mhm. Kurde, ja cały czas mam... Czuło mi się to tak dziwnie. Ja się założyłem, że mam cały czas ikonkę z tego, z albumu, co nie wyłączyło mi się. No trudno. Back again. Mechaniczna osoba? From Rudolphus, the heroes learned that a music box had caused all the trouble. And cursed ja panowie będę uciekał. Dobrze, to już momencik. No zostawimy na następny raz. But young Celius Heatherwood had an extraordinary. Poczekajmy jeszcze na narratora. A plan the mechanical owl had waited for all its life. Dobrze, moi drodzy. W takim razie na dziś nasza przygoda z Trainem niestety dobiega końca, ale rozumiem jak najbardziej. Dziękuję panie Pestarzu i panie Kasztanie za wspólny wieczór. Filmik na pewno pojawi się na YouTubie już niebawem, będzie szybciutko. Myślę, że obrobię go albo jeszcze dzisiaj, albo jutro. Także wyczekujcie. Dziękuję wam za wspólne towarzystwo. Twitchowcy jeszcze zostają. Pan Pestarz, jeżeli się nie śpieszy, to też niech jeszcze zostanie. A tymczasem życzę wszystkim spokojnego wieczoru, dnia lub nocy, w zależności kiedy będziecie oglądać ten materiał. I do zobaczenia na następnym trainie. Także dobranoc i dzięki za dziś.